Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Panie trenerze, remisujemy w pierwszym meczu kontrolnym w 2024 roku z Polonią Bytom 1-1 i prosimy o krótkie podsumowanie, ocenę tego meczu. No, ten mecz też był takim podsumowaniem tego, co robiliśmy przez te 10 dni, na co zwracaliśmy uwagę. Myślę, że dzisiaj można było zobaczyć to, co, na czym pracowaliśmy, czyli budowanie gry, wyjście spod pressingu, wsparcie też bramkarza, więc to był taki pierwszy etap, na który bardzo mocno zwracaliśmy uwagę. No i dzisiaj w bardzo wielu momentach już było widać, że zespół z tego pressingu wychodzi i radzi sobie coraz lepiej. Czyli mimo warunków, no bo wiemy, że no jest zima, może nie jakaś bardzo głęboka, ale tutaj momentami to nawet łyżwy by się bardziej przydały. Czyli no dało się coś po prostu pozytywnego, też konstruktywnego z tego wyciągnąć. Pomimo warunków jednak chcieliśmy, żeby to wyglądało właśnie w taki sposób, że budujemy pod presją, że chcemy, żeby zawodnicy odważnie pokazywali się do gry, nawet jeśli to była sytuacja pod naszym polem karnym, dlatego tutaj z tego elementu na pewno dzisiaj dużo dobrego wynikło. Jaki jest poziom satysfakcji pana trenera po tym pierwszym półtora tygodnia okresu przygotowawczego? Na pewno nie mam satysfakcji, bo zawsze chcę wygrywać i dzisiaj tego zwycięstwa nie ma, mimo naprawdę kilku dogodnych okazji, ale też trzeba oddać przeciwnikowi, że też swoje szanse stworzył i ten wynik mógł się potoczyć różnie. Natomiast na pewno jestem zadowolony z tego, jak zawodnicy uczą się tych nowych elementów, jak je szybko wprowadzają w życie. Myślę, że to, co dzisiaj było widać też na wideo, pokazało, że ta praca idzie mocno do przodu. Wójtowicz, Bartolewski, Sadlok dzisiaj z wysokości trybun jako rekonwalescenci. Co tu można o ich zdrowiu powiedzieć? Jutro wchodzą w trening, poza Wójtowiczem, Sadlok i Bartolewski będą z nami i będą w pełnym obciążeniu. Wołodymyr Kostewicz zagrał dzisiaj na lewej stronie w pierwszym składzie. Też co tu kibicom można powiedzieć o tym zawodniku, jaki jest jego status? Na razie to jest zawodnik, który jest testowany. Zaprosiliśmy Kostę, dlatego że pamiętam go jeszcze z czasów, kiedy grał w Lechu Poznań, że była to duża jakość i przyjemność też na niego patrzeć. Oczywiście ostatni okres był bardzo trudny dla niego, nie grał przez bardzo, bardzo długi okres czasu, dlatego też chcieliśmy w większym wymiarze zobaczyć, jak wygląda jego przede wszystkim fizyczność, bo tak jak widać było, to piłkarskich elementów mu nie brakuje. Tu jest teraz kwestia jego intensywności i zdrowotności. Czyli tu czekamy na jakąś decyzję, tak? Co życie przyniesie? No tak, na razie jeszcze z nami zostaje, więc do piątku na pewno zostaje. Co będzie dalej, to mamy teraz 2 dni na to, żeby jeszcze ten mecz przeanalizować, jeszcze porozmawiać w swoim gronie, jaka rola mogłaby być dla Kosty. Tak jest, no bo w sobotę już wylatujemy na zgrupowanie do Turcji. Dzisiaj zagrało 3 zawodników z rezerw, Przydacz, Bąk i Kwiatkowski. Jak oni się w zespół wkomponowali? Czy to może być coś na dłuższą metę? No tak, to są młodzi chłopcy. No też pamiętajmy, że ten przeskok jest bardzo duży, bo to jest wiele lig. Natomiast to, co wprowadziliśmy w treningu i to, jak zawodnicy też wprowadzili się do zespołu, to widać też nawet po tych 10 dniach, że wyglądają coraz lepiej z każdym dniem. No, tak jak mówię, no, na pewno ten przeskok jest bardzo duży, ale też jak będą oczywiście z nami trenować regularnie, to też ten progres będzie u nich na pewno bardziej widoczny. To kolejna rozmowa już pewnie na zgrupowaniu w Turcji, także dziękujemy. No, ja również dziękuję. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way wheels and inches, climbing fences. Get bruised up, got stitches, bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby, time out, ride out, you can let them hate me.